tajemnicze eksplozje. Następnie co nieco o odrze. Ratownik medyczny nie wytrzymał. A na koniec Niemcy pod kreską. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić naszą najnowszą sondę uliczną na kanale Co Mówią, do której linki macie w opisie i przypiętym komentarzu, jak również i tutaj, w której zapytaliśmy się ludzi o ich opinię na temat tego, co się dzieje w Odrze, czy też na Odrze. W Ukrainie czy na Ukrainie. W każdym razie jedne media piszą tak, inne media piszą tak. Spotkaliśmy na ulicy nawet ekspertów, bo się okazało, że rozmawialiśmy z rybakami, którzy się bardzo na tym znają i informowali już o tej sprawie nawet w maju, o czym jeszcze dzisiaj sobie powiemy. Tu macie mały fragment tej sondy ulicznej. Proszę pana, jak pan się dowie, kto przejmie Wody Polskie, to pan będzie wiedział. Aha, okej. Okay. Czyli uważa pan, że nasz rząd źle zareagował na tą całą sytuację? To ma tyle do powiedzenia, co i pani ja. Szybko i na temat. A tutaj link do całości, linki także w opisie i w przypiętym komentarzu, tak jak mówiłem. A my już lecimy z pierwszym tematem. Bombelkowanie w bazie Saki miało wywołać panikę na Krymie i eksodus Rosjan z okupowanego od 2014 roku półwyspu. Już 2 godziny po ataku prowadzący z półwyspu na stały ląd most krymski został zatkany samochodami z wyjeżdżającymi. Co wywołało eksplozję? Nie wiadomo. Rosjanie twierdzą, że zdetonowano amunicję lotniczą. Powodem wybuchów mogło być nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Tymczasem Washington Post dotarł do pragnącego zachować anonimowość przedstawiciela ukraińskich władz, który stwierdził, że za atakami stoją ukraińskie służby specjalne. Ukraińcy oficjalnie zaprzeczyli tej informacji. Głos zabrali także Amerykanie, którzy oświadczyli, że ataku nie przeprowadzono przy użyciu broni przekazanej przez USA. Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego przyznał, że zaatakowane lotnisko na Krymie było bazą dla nalotów na Ukrainę. Stamtąd startują samoloty, które wyposażone są w bomble. Obecnie gdzieś od 3 miesięcy nie wylatują one w strefę działalności naszej obrony przeciwlotniczej. Niemniej jednak startują i dokonują ataków z użyciem niebezpiecznych bombli, wyjaśnił. Teraz jak wynika z danych przekazanych na Facebooku przez przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu, już jednak z bazy Saki nie latają. Zostało ono tak mocno zniszczone, że Rosjanie przenieśli się do drugiej bazy na Krymie. Świadkowie informują, że po serii eksplozji w bazie Saki zwiększyła się liczba lotów samolotów z lotniska pod Sewastopolem. Jest ono położone o 100 km dalej od ukraińskich pozycji niż baza Saki. Ciekawe jest to, że ukraińskie i amerykańskie władze wyparły się swojego udziału w tej sprawie. Jest to o tyle zastanawiające, że dotychczas Ukraina raczej chwaliła się w mediach swoimi sukcesami na polu militarnym. Co jeszcze ciekawsze, kolejne rosyjskie bazy podzielają ten los. Płonie rosyjska jednostka wojskowa w rejonie Dżankojskim na okupowanym Krymie, poinformował we wtorek przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarów. Kto wie, być może Ukraina zyskała jakiegoś działającego po cichu sojusznika. Na pewno jest to o tyle istotne, że dla Rosjan są to kluczowe obiekty. Jeśli takie incydenty będą się powtarzać, rosyjskie siły na pewno wkrótce to odczują, a co za tym idzie, cały ten proces konfliktu, który się dzieje za naszą wschodnią granicą, się zwyczajnie opóźni. A to wszystko działa na naszą korzyść. Albo niekorzyść. Bo będziemy dalej oddawać pieniądze i sprzęt przez długi, długi czas. A już nie za dużo nam zostało. Następny temat. Ptak się napił, zdech. Pies napił się wody, zdech. Właściciel, który pilnował tego, zmarł. Proszę pana, jak pan się dowie, kto przejmie Wody Polskie, to pan... 15 sierpnia o godzinie 12 strona niemiecka przesłała wyniki badań pobranych próbek. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej. Badanie próbek wody z Odry ograniczonej po stronie polskiej w województwie lubuskim
prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowany przez laboratorium badawcze, nie potwierdziło obecności rtęci. Podał dzisiaj główny centralny laboratorium badawcze. W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej poinformował o tym, że strona niemiecka przesłała dziś w południe wyniki badań wody z Odry. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej. Laboratorium podkreśla, że woda w próbkach niemieckich nie została pobrana z punktów w głównym nurcie Odry, ale w dopływach i starorzeczach. Laboratorium próbki pobiera punktowo w głównym nurcie Odry. Podkreślamy, że przeprowadzone w tym samym czasie przez Centralne Laboratorium Badawcze badanie próbek wody z Odry granicznej w tym samym czasie przy Centralstwie Lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci, dodano. Centralne Laboratorium Badawcze wyjaśniło, że w związku rtęci występują w wodzie płynącej i wyższej i wyższe stężenia mogą pojawić się np. z uwagi na funkcjonujący w pobliżu przemysł. Po wzruszeniu dna rzecznego związki rtęci mogą się uwolnić w większej ilości. Wówczas rtęć pojawia się punktowo w próbkach badawczych, dlatego też badania pod kątem występowania związków rtęci i innych metali ciężkich zawsze są powtarzane i robione w cyklach rocznych. Mają kartę wędkarską, a zarząd mówi, że wpuścił. No, na pewno na arenie międzynarodowej nie będziemy mieli po tej sytuacji za bardzo pozytywnego wizerunku. Ciężko się zresztą dziwić, bo po ostatnich sytuacjach, chociażby z Turowem, też już straciliśmy nieco na tym ekologicznym wizerunku kraju takiego, który jednak o cokolwiek tutaj dba. Nasi rządzący chyba też zapomnieli, że dobre relacje międzynarodowe, w naszej sytuacji zwłaszcza, są zwyczajnie niezbędne, bo do Niemców nie zostały wystosowane nawet oficjalne przeprosiny za niepoinformowanie ich o tej sytuacji. Pojawiają się o tym informacje nawet w rosyjskich mediach. Polska prawie pół miesiąca milczała na temat klęski żywiołowej, która wydarzyła się na Odrze. Powiedział dziennikarzom w Berlinie rzecznik niemieckiego Ministerstwa Środowiska i o tym pisze serwis rg.ru. Co jeszcze ważniejsze, zgłoszenia o tym pojawiały się już dużo wcześniej. To nie jest tak, że dowiedzieliśmy się o tym 2 czy 3 tygodnie przed tym, jak Niemcy się tym zainteresowały i zrobiła się międzynarodowa sprawa, bo jeden z naszych widzów wysłał nam film, który jest jeszcze z maja tego roku, z połowy maja. A to oznacza, że rząd już wcześniej miał dużo czasu na zareagowanie. Tutaj macie fragment z tego filmu. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziś odcinek bardzo ważny i bardzo alarmujący. Niestety sytuacja, jaka dzieje się na kanale Gliwickim, zmusza nas do tego, żebyśmy podjęli jakiekolwiek kroki, jakiekolwiek działania. Masa wśniętych ryb, okropna jakość wody. Zatem na pewno jest to katastrofa i nie tylko ekologiczna, ale również i wizerunkowa dla całego naszego kraju. Ale nie tylko na tych polach Polacy tracą zaufanie do obecnie panującego nam rządu. Zobaczmy. System jest bardzo brutalny. Trzeba wynagradzać ludzi, którzy wspierają system pieniędzmi. To zrobiono z medykami i szeregiem innych ludzi, a z medykami w pierwszej kolejności. Ratownik medyczny wprost mówi, że można zarabiać duże pieniądze, jeżeli tylko podtrzymuje się oficjalną narrację. Pan Garliński wylicza także cyniczne kłamstwa rządu oraz absurdy sanitarne, których wszyscy byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich 2 lat. Zatem wprost można powiedzieć o konsekwencjach wprowadzonych lockdownów. Te dotknęły wszystkich Polaków. Wprost widać, ile firm upadło oraz ludzie odebrało sobie dalszą możliwość egzystencji. Także kondycja polskiej edukacji się pogorszyła. Natomiast system ochrony zdrowia jest całkowicie sparaliżowany. To z pewnością nie są konsekwencje istnienia wirusa. To są konsekwencje szkodliwych decyzji polskiego rządu, który działa przeciwko polskiemu społeczeństwu. Śmiercionośny wirus nigdy nie będzie się obciskiwał z ludźmi, zachęcając do wyborów. I to, że polska służba zdrowia jest zwyczajnie patologiczna, raczej nikogo za mocno nie zaskakuje, co jest dość przykre, bo im mniej ludzi na to reaguje, tym większe jest społeczne przyzwolenie na tego typu działania. Chore jest to, że nie da się ze składki na naszą służbę zdrowia zwyczajnie zrezygnować. Gdyby się dało, zapewne szybko odczułaby ona niezadowolenie Polaków i zwyczajnie trzeba by było cokolwiek w tym zakresie poprawić. Ale niestety nie ma takiej możliwości, a teraz jeszcze zrobili ją progresywną. A ratownicy medyczni, jak widać, również mają już dosyć tego, co się dzieje.
Jarocińscy ratownicy medyczni mają dość walki o pieniądze, są wyczerpani przeciągającym się sporem z zarządem szpitala. Część z nich jest na zwolnieniach lekarskich. Przez ostatnie dwa dni obsada była tylko na jednym zespole ratownictwa medycznego. No i niestety najgorsze jest to, że nikt z tym nic nie robi, bo w końcu takie sytuacje powinny być rozwiązywane momentalnie, w chwili, gdy zostaną tylko ogłoszone. Tymczasem nikt nie robi z tym nic i nawet nie zgłasza, co właśnie pozwala na to, żeby takie patologie występowały. Dajcie znać, może jak was to interesuje, to skontaktujemy się z tym ratownikiem medycznym, który miał na tyle odwagi, żeby poinformować o tych patologiach, no i dopytamy o nieco więcej szczegółów, bo ten wywiad, który widzieliście, był tylko fragmentem, był tylko szczątkowy z tego, co tak, jaką tak naprawdę ten ratownik ma wiedzę. Czekam na waszą opinię. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, piszcie w komentarzach, no to być może skontaktujemy się z ratownikiem i może też razem coś nagramy. Lećmy dalej. Self at odds with his counterparts. What is important for us is that we also understand that there are a lot of people fleeing from Russia because they are disagreeing. Instytut Gospodarki Niemieckiej przeprowadził skrupulatne badanie odnośnie zapowiedzi kanclerza Olafa Scholza, który obiecywał, że wkrótce kraj osiągnie 2% PKB na zbrojenia. Według najnowszego wydania gazety Rheinische Post ostatnie badania wykazały na lukę w budżecie obronnym na lat 2022-2023 w wysokości około 18 miliardów euro. Stąd też obietnica Scholza na pewno nie zostanie spełniona w najbliższym czasie. Mimo specjalnego funduszu w wysokości 100 miliardów euro na Bandeshwery, nie udało się osiągnąć celu, jakim jest przeznaczenie 2% PKB na zbrojenia. Według badań Instytutu Gospodarki Niemieckiej cel zostanie niemal osiągnięty dopiero w 2026 roku. Gdy rozpoczęło się bumblowanie w Ukrainie, europejskie kraje rozpoczęły analizę wydatków na siły zbrojne. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział wówczas, że jego kraj będzie dążył do osiągnięcia zakładanych przez NATO 2% PKB na zbrojenia do 2023 roku. Obietnice polityka skrupulatnie przebadali pracownicy z Instytutu Gospodarki Niemieckiej. Jednak się okazało, że nie da się tego zrealizować w najbliższym czasie bez konkretnych zmian. Według poniedziałkowego wydania gazety potrzebna jest zmiana w stabilizacji wydatków na przemysł obronny, aby dobrze przygotować się na nowe wymagania rządu. Aby zrealizować cel 2%, należałoby zapewnić regularny budżet obronny, zwiększyć o dobre 60%. Co więcej, gazeta wskazuje w wynikach badań Instytutu Gospodarki Niemieckiej na lukę w budżecie obronnym na przełomie lat 2022-2023, która wynosi około 18 miliardów euro. Z tego powodu niemiecki rząd nie jest w stanie zrealizować swoich celów założonych wcześniej przez Scholza. Autorzy badań apelują o stabilizację wydatków na obronę i uzupełnienie braków finansowych, by realnie myśleć o zwiększeniu budżetu wojskowego o przynajmniej 60%. Russian passports are being provided to the population and salaries and pensions are being paid in rubles. I to by wyjaśniało, czemu Niemcy nie chcieli nam oddać naszych czołgów. Zwyczajnie sami ich nie mieli. Rozbrojone Niemcy nie są zaskakującą wiadomością. W końcu jak większość krajów Unii Europejskiej od lat nie spotkały się z żadnym rzeczywistym zagrożeniem, jakim teraz jest chociażby dla nas Rosja. I to, że Olaf Scholz próbuje teraz łatać budżet, nie jest zbyt efektywne, biorąc pod uwagę to, że ma do pokonania inflacji i kryzysy na większości płaszczyzn, a to z kolei wpływa na umocnienie polityczne Polski na arenie międzynarodowej. Polska jest silna jak nigdy dotąd, a wojna na Ukrainie sprawiła, że stała się centralnym graczem w polityce europejskiej. A to z kolei stanowi wyzwanie dla Brukseli, pisze niemiecki dziennik Die Welt. To nie są słowa polskiego jakiegoś artykułu felietonisty z serwisu Do Rzeczy, czy innego TVP Info, tylko z niemieckiego serwisu, który raczej nie ma przychylnej opinii o naszym kraju. Niestety też pokazuje to, że wkrótce możemy być na celowniku Unii Europejskiej, bo nasze stosunki są też coraz bardziej zaognione, a Unia może tego potrzebować. A kolejny przeciwnik to raczej ostatnie, czego teraz potrzebujemy. Ale pierwsze, czego potrzebujemy, to to, żebyście kliknęli w linki w opisie i przy pewnym komentarzu, jak również ten, który zaraz się znajdzie tutaj,
przekierowujący was do naszej sondy na temat Odry, ponieważ tam też dowiecie się bardzo dużo, bo akurat udało nam się spotkać ciekawych ludzi. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na kanale. Co mówią? O większą rzeką. Mhm. I nie ma tyle... Po prostu Wisła szybciej spływa. On dobrze zareagował na to wszystko? Nie. A co moglibyśmy zrobić szybciej albo lepiej? Okay. Nie wiem, czy to jest celowo, czy niecelowo. Wiem, że to jest katastrofa ekologiczna. Wczoraj oglądałem wystąpienie niemieckiego rządu jakiegoś tam i naprawdę